Witam w kolejnym kolejnym omówieniu zapachów. Ostatnio opowiadałam sobie nie opowiedziałam, myślałam, że opowiem o wszystkich wtedy, ale trochę mi się porozdzielało. Tak, spauzowałam i już mam wrażenie, że przy tym moim osobieniu chyba straciłam wątek. Więc zasadniczo chciałam powiedzieć o kolejnych zapachach stworzonych. Myślałam, że po prostu więcej uda mi się w jednym filmie nagrać, więcej po prostu zapachów być Wyszło jak wyszło, także kontynuuję Chciałabym powiedzieć o zapachu, o dwóch zapachach ostatnich Jest to Lawanda de Primavera Verde, czyli lawenda w takim stylu wiosennym, zielonym na pewno lawenda, która nie skręca w męską stronę i na pewno, która nie skręca w kolońską stronę i na pewno nie taka, która jest w stronę słodką, bo za takowymi nie przepadam. Oraz zapach. La Alaska, para el Alse, Alse to łoś. Trzecie, że tak powiem, moje zwierzątko, po jungla de los z dżungla małpek. Po La Sudatepe, El Clima de Twin Peaks z dopiskiem El Lobo, czyli wilk. Teraz mamy Alaskę. I łosia. Zwierzątko z Alaski miało być. Y, lawenda. Y, generalnie dosyć nuty sobie porozpisywałam, także y, w opisie czy w komentarzu będzie takowa rozpiska, też dawałam do posta. Też w tym y, odpowiedziu na te QA, powiedzmy y, perfumowe do tych zapachów tworzonych w filmie, który będzie nagrywany. Tam pod tym filmem też będzie lista moich zapachów oraz nuty tak zbiorczo w jednym miejscu, tak jak obiecałam Agnieszce, Pani z gór. Tak z grubsza to lawenda miała być aromatyczna, miała być bardzo botaniczna, realna, świeża, ogrodowa, z dużą ilością zieleni. Ma orzeźwienie w postaci różnych dodatków zielonych, na liście, nuta green, trochę świerku, ale nie taka duża ilość świerku jak na przykład w tym moim La Oja de Papel Ocha de Blanco, tym zieloną, mlecznym zniosem zielonego orzecha. Ym. Oprócz tego Już przy innym zapachu Zobaczyłam, że to połączenie, które wybrałam Pewnego składnika, który nazwał mnie podawać Który ma w sobie taką y, Wilgoć i taką roślinność i taką różowo-zieloną Taką w piwnicy, taką roślinno-zieloną paczulę Do jeszcze paczulą dodatkowo Nieco mi się, się podkręcają Tworzą taką bardzo urokliwą, wilgotną Głęboką, y, taką urokliwą Różowo-zieloną aurę Pełną wilgoci takiej piwnicznej Ale nie takiej, że w, że kolokwam z jakiejś zatęk, no, nie, nie, nie takiej pięknej, wilgotnej, jakieś mury, nie mury, jakby wziąć, jakkolwiek dzień to zabrzmi, kompot w piwnicy i tutaj nie traktujemy piwnicy negatywnie, ani kompotu negatywnie, tak, po prostu chodzi o taką, y, taki kompot, taką różowość, bez cukru w ogóle, w takiej y, otchłani, mura chłodzie, wilgoci piwnicy, ale tak jak mówię, nie traktujemy żadnego słów negatywnie, jakkolwiek dziwnie to brzmi, i to nie jest, że na piwnicy z jakimiś takimi korelacjami w stronę, nie wiem, jakiejś tam zatęchłości. Nie, nie, nie. Um, oprócz tego troszeczkę mięty, um, troszeczkę też wetiweru um, zielonego, na zasadzie jeszcze podbite jeszcze surowym galbanum, troszeczkę y, zielonego, białego aldehydu dla Podbicia pewnych rzeczy. Y jeszcze w ogóle kremowy, bananowy. Nie chodziło o żaden banan, tylko taką jego kremowość mleczną, żeby nie dawać też mleczności, takiej typowej, typu mleko lakton, ale taki niuans dla gładkości i to się udało uzyskać. Y lawenda bardzo botaniczna i y chłodna. Idealna będzie na wiosnę i na lato, i na upały. I ma też sobie bez zawarty w sercu i ma piękną, tą roślinną, różowo-zieloną, paczulową bazę. Duże roślinności i właśnie ta lawenda z dopełnieniem bzu, ale lawenda z zmiętą, przedłużenie, właśnie dla lawendy, dla bzu. Pamiętam, że podkręca taką inhalacyjność i taki chud ale nie ma jakoś bardzo dużo. Są przede wszystkim lawendowy w takiej odsłonie bardzo aromatycznej, zielonej i na pewno nie skręcającej w męską stronę. Natomiast jeżeli chodzi o Alaskę, chodziło o zapach surowej. Natury, pełnej różnych drzewek, lasy. Generalnie taka surowa zieleń, surowa natura, ziemia, drewno, w tym igiełkowym też lesie, drzewny pył, drewno plus dym, wykorzystanie tej pięknej roślinnej, paczulowej roślinopaczulowej, zielonej bazy, też ten właśnie wytywel, zielony, galbanum, dużo większa ilość świerku, też takie iglaki, i zioła. Um, też, te zieloności również um, trochę ziemi um, i w obu zapachach został użyty składnik kostus już jakby, jakby z czym on generalnie związany chodziło o to, że on ma w sobie bardzo dużo zimna i takiej natury zimnej e, przeszywającej to do alaski idealnie pasowało, więc duża rola tego kostusa w alasce a w obu zapachachach zostały użyte aldehydy dlatego, że zielony Podbija te zieloności, pięknie z tym wszystkim pracuje, a biały potrafi podkręcić i parametry, taką nośność, impakt zapachów, ale generalnie też, nośność generalnie, ale też podkręcić mleczność, na przykład w tym zapachu zielono-mlecznym, czy tą gładkość tego bananowca. I jeszcze tam gdzie był ten bananowiec, czyli w tej lawendzie, była drobina też szafranu, mi się przypomniało dla takiego ożywienia i skrzenia, i też szafran trochę potrafi podkręcić mleczność, także w takim względzie był to dany. Chociaż szafran też był dodawany do zupełnie innym celu, i tak samo był dodawany też zupełnie innym celu w zapachach z black tea oraz generalnie z herbacianościami. A przypomnę, mam w zasadzie dwie, trzy herbaty wśród moich zapachów. Oprócz tego, czy coś tam jeszcze w tej surowej naturze ten aspekt właśnie ziemi, tych igiełek, tego chłodu, zresztą już tam widzieliśmy niejednokrotnie te informacje przy łosiu, że on chyba potrafi wytrzymać do minus 30 stopni, także taka mroźna aura, a no nic jak kończę, tak się nie za bardzo dobrze czuję. Ja przypominam, że na moim kanale już jest ten filmik te QA, ale tam dokładnie trzeba obejrzeć. To nie jest takie QA, QA, więc nie wiem po prostu, żeby lepiej najpierw odsłuchać, a potem te pytania zadawać, dlatego że to było bardzo określone, bardzo ukierunkowane QA, a chyba nie do końca każdy tam do końca obejrzał, odsłuchał i tak dalej. Chodzi o pytania perfumowe yy, w ramach tych wszystkich zapachów tworzonych, żeby po prostu bardziej ten temat rozszerzyć. Oprócz tego, żeby te zapachy były przedstawiane, wszystkie moje zamysły, plany, realizacji i tak dalej, ale też właśnie takie trochę pobawić się tematem, pytaniami wokół tych zapachów, bo zapach to jest grupa bardzo duża, zapachów kilkanaście zapachów, bardzo różnorodnych, także właśnie. Takie pytania, tak jak ja czasami to tak sobie segreguję, trochę bardziej wyklarowuję, a że mam tyle już takich klimatów, tyle już takich moich zapachów. Jakby pod takim kątem, właśnie nie wiem, może które zapachy polecam na wiosnę, to już sugerowałam jakieś niektóre pytania. Ja pewnie też dorzucę pytania, y, też pewnie jakąś sobie listę zrobię dodatkowo. Nie wiem, jak tam to pójdzie, to pytanie pod tym filmikiem. Jak będzie ich za mało, to, to ja jeszcze je dopowiem. Y, tak jak mówię. Ostatnio trochę w zielone poszłam, będę szła trochę w kwiatowe, już trochę kwiatowych było, bo objęto Verde się na fioletowy Wiatr. Ta kremowość, jeżeli chodzi o kwiatowość, kremowość, gładka, pięknej piwoni tak i kremowość. Ten składnik jest bardzo ładny w sopolskim stylu, ma taką. Kremowość, jakby ja cały czas bazuję na tych składnikach, które mi pasują pod kątem moich upodobań zapachowych, ale też w ogóle jakości tych składników. I ta piwonia jest bardzo ładna, więc ja ją sobie użyłam w jednym zapachu. Potem wiedziałam, że ją jeszcze mocniej muszę użyć w innym zapachu. I ona stworzyła przepiękną różową kremowość, tak nie infantylną, tak jakościową, tak gładką, tak kobiecą. I już na przykład wiem, że ten skład mi się na tyle podoba, że kolejny zapach to będzie w ogóle taki wokół piwoni. Z dużą rolą piwoni, jeszcze większą rolą piwoni, dlatego że bardzo mi się podoba i myślę, że stworzę jakiś taki przepiękny, kwiatowy, kobiecy zapach z mocną rolą piwoni. Także to tyle. Może w ogóle do tego filmiku z odpowiedziami, do tego kierowania perfumowego w ramach tych moich wszystkich zapachów.